Będzie to ważny odcinek, więc postanowiłem użyć naszego malusieńkiego drona i pokazać wam, zanim zacznę opowiadać, pokazać wam to piękne miasto, bo naprawdę wylądowaliśmy dzisiaj w tak fantastycznym mieście, że no, żal byłoby nie zobaczyć tego z lotu ptaka. Także teraz oglądamy drona. Boże, ale tu jest ładnie, jak to jest pięknie, jakie piękne, cudowne mgły. Widzieliście to? Coś niesamowitego. Nie, nawet się nie spodziewałem, że będzie aż tak ładnie. Jest zimno, ale kurde, ale ładnie. Niesamowita katedra. Jeszcze idę z drugiej strony. Tamta pani, która właśnie odchodzi, podeszła do mnie i mówi, żebym przyszedł. Oczywiście powiedziała wszystko po hiszpańsku, nic nie zrozumiałem, ale domyśliłem się, o co jej chodzi, żebym poszedł z nią. Przeszliśmy całą tą miejscowość tymi murami i zaprowadziła mnie w jakieś miejsce, które jest Bueno, czy Buenos, Buenas, coś takiego. No i zobaczcie sami, no przecież tu jest tak pięknie. Cudowny, fantastyczny, jakiś starodawny most. No nie muszę komentować chyba, nie? Dobra, dronem już polatałem, miejscowość zobaczyliście, jest bardzo ładna, polecam tutaj przyjechać, nazywa się ona Ciudad Rodrigo, jest zaraz przy granicy z Portugalią, to kiedyś była dawna twierdza i jedno z ważniejszych miast, jeżeli chodzi o takie obronne właściwości, ale dzisiaj nie będzie o mieście, nie będzie o starych zabytkach, dzisiaj będzie troszeczkę głęboko z serca moje wyznanie. Ale muszę zmienić miejsce, bo mnie strasznie radzi słońce. Myślę, że tutaj będzie lepiej. Słuchajcie, no nie będę obijał bawełny, od razu powiem, o co chodzi. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że przyszedłem kryzys. Ostatnie miesiące miałem dość duży kryzys związany z van life'em i z kontynuowaniem tego wszystkiego. Zwłaszcza, już nie chodzi o podróż, bo tu podróżowanie było fantastyczne, tylko o podróżowanie przez V, czyli to tworzenie naszego kanału, dzielenie się z wami tymi wszystkimi filmami, przykryło i przyćmiło troszeczkę takie prawdziwe podróżowanie, które było zamysłem na samym początku. Bo chcieliśmy wyjechać, chcieliśmy poczuć wolność, chcieliśmy poczuć swobodę, podróżować, zmieniać miejsca i podążać w takim naszym własnym tempie. A przez to, że robimy ten kanał, no to tempo niestety było zachwiane często gęsto przez to, że musiałem wiele godzin tygodniu siedzieć w McDonaldzie albo w jakiś galeriach handlowych, albo na podłodze, albo na jakichś chodnikach przy jakimś banku, czy gdzieś, gdzie był internet. I to zaczęło mnie frustrować i naprawdę zacząłem zastanawiać się, czy to o to chodzi, nie? Bo też nie byłem pewny, czy jest sens tracić tyle godzin mojego życia i Kasi też, bo Kasia też przecież pracowała na coś, co nie do końca byłem przekonany, czy ma jakiś sens, nie? Czy jest cel w ogóle tego robienia tych vlogów. I
No i miałem depresję, nie? Znaczy może nie depresję, miałem taki smutek, ewidentnie. No i chciałbym się z tym podzielić, bo wiele osób już to zauważyło, że te vlogi już nie były takie jakby na początku, że nie było takiej tyle radości, że tego narzekaliśmy. No bo to fakt, nie było słońca w Skandynawii, w tych wszystkich trzech krajach, gdzie byliśmy, było zimno, nieprzyjemnie i brak słońca sprawia, że ja nie jestem za bardzo radosny. Dzisiaj widzicie, jest piękno, uśmiech, jest cudownie od rana, mimo że jest zimne, jest cudownie, fantastycznie, ale nie o pogodzie. Miałem ten okres smutku i zastanawiałem się, co zrobić. No i pomodliłem się, pomyślałem sobie, Panie Boże, jeżeli chcesz, żebym robił te vlogi, no to daj mi znak. No i wtedy, korzystając z okazji, że byliśmy w miejscowości, gdzie był polski kościół, polska msza, poszliśmy na mszę. Ja później poszedłem do spowiedzi, porozmawiać sobie z księdzem, no i uzgodniłem, znaczy po rozmowie z nim doszedłem do wniosku, że nie ma sensu też podejmować pochopnych wniosków, nie ma sensu też za wszelką cenę starać się uszczęśliwić wszystkich. Na razie postanowiłem robić to, co robię i czekać na rozwój wypadków. Może dostanę jakiś sygnał, może dostanę jakiś znak, co mam robić, w którą stronę mam się udać. I też nie wciągałem to w Kasi. Kasia nie wiedziała w ogóle o tych moich problemach. Znaczy no wiedziała, że coś się ze mną dzieje, ale nie do końca wiedziała, o co chodzi. To wszystko było w mojej głowie, bo Kasia jest zadowolona, u Kasi było wszystko w porządku, jej się bardzo to wszystko podróżowanie podobało. Ale no ze mną było coś nie tak. Możecie mi wierzyć lub nie, ale tego samego dnia dostaliśmy e-maila, to była niedziela. Mimo że ja w niedzielę staram się nie sprawdzać e-maili, tego sprawdziłem, przeczytałem i to po prostu e-mail, który zmienił całkowicie moje myślenie. Wszystko zmienił. Dostaliśmy e-maila od chłopaka, który ogląda nasze vlogi i który aktualnie znajduje się w takiej sytuacji rozwoju swojej kariery, która nie pozwala mu na to, żeby realizował swoje marzenia. I niestety nie jest z tego powodu szczęśliwy. Po oglądnięciu naszych filmików postanowił zmienić to i zacząć realizować swoje marzenia. Właśnie przygotowuje się do podróży, przygotowuje się do wyjazdu. No i postanowił nam podziękować. Wysłał nam maila w podziękowaniu. Naprawdę ten mail był tak na tyle mocny i tak bardzo uczuciowy, że ja po prostu, no wszystko, no znalazłem sens. Wreszcie zauważyłem, że ktoś to oglądał. Czy dostawaliśmy dość dużo e-maili, nie? Ale one jakoś tak przyćmiewały, no przechodziły po prostu. Ale ten dotknął mnie dokładnie wtedy, ponieważ ja w tego dnia prosiłem Boga, żeby mi wysłał znak. Czy mam robić vlogi, czy nie? No i to jest, a właśnie ten chłopak napisał na samym końcu. Róbcie to, nie poddawajcie się, bo jesteście potrzebni i tak dalej. Wasza robota ma sens. I to dosłownie było tak jakby odpowiedź na moje modlitwy. Więc powiedziałem sobie, dosyć tego narzucania, dosyć tego narzekania, trzeba się wziąć za robotę. No i tutaj pojawił się kolejny problem, który mi dostarczył troszeczkę smutku i takiego przejmowania się. Ale jak już nabrałem wiary w to, że to, co robimy, ma sens, postanowiliśmy wspólnie z Kasią wziąć się za uporządkowanie wizualnej strony naszego vloga i na przykład wreszcie zmienić nasze logo, bo to logo, które mamy i używamy, ono jest wygenerowane w takim bezpłatnym generatorze logotypów i no dość sporo osób już używało bardzo podobnego, identycznego i pomyśleliśmy, żeby raz na zawsze po prostu zamknąć ten temat i zapłacić komuś, jakiemuś grafikowi, żeby zrobił nam logo i te wszystkie banery i rzeczy na social media, bo no my się na tym jeszcze nie znamy, a też na początku postanowiliśmy poświęcić nasz czas i pieniądze na wybudowanie vana i podróżowanie, a nie na graficzne sprawy. No i to jest kolejne zadanie, które zaczęło mnie, że tak powiem, przygniatać trochę i tak sprowadzać no, smutek trochę, bo znalezienie dobrego grafika, który przeniesie to, co mamy w głowie, w mojej głowie, w Kasi głowie, na papier, jest naprawdę ciężkie i to nie, no ja już wiem z doświadczenia, że to nie jest po prostu łatwe zadanie. No i zacząłem się znowu troszeczkę przygniatać tym i smucić. No i Kasia mi mówi, wiesz co, Łukasz, jak chcesz znaleźć sobie motywację, bo zacząłem znowu narzekać, jak chcesz sobie znaleźć motywację, to weź sobie przeczytaj tego maila od tego chłopaka, nie? Co dostałeś go kiedyś w niedzielę. No i ja przeczytałem tego maila jeszcze raz, znowu byłem zadowolony, ale zobaczyłem, że w stopce pod imieniem, nazwiskiem tego chłopaka było i nazwa i strony internetowej i jakaś i nazwa firmy. Nazwa firmy mi niewiele powiedziała, ale strona internetowa mnie zaciekawiła. Kliknąłem i co się okazało, ten chłopak jest grafikiem komputerowym. On jest po prostu, zajmuje się takimi rzeczami jak branding firm, jak logotypy, jak banery i tak dalej. I on naprawdę bardzo profesjonalne portfolio ma u siebie na stronie. No więc jak odpisywałem do niego nam tego maila pierwszego, żeby no miło, że do nas napisałeś, bla bla. I napisałem mu PS, czy nie chciałby
pomóż nam w rozwoju naszego kanału, bo szukamy kogoś, kto by nam na przykład zrobił nowe logo. Wyobraźcie sobie, on się zgodził, on się bardzo ucieszył z tego powodu, że do niego napisaliśmy, bo on sam chciał wyjść z inicjatywą odwdzięczenia się za to, że zmotywowaliśmy go do działania, on chciał po prostu nam w jakiś sposób pomóc. No i w efekcie czego w tej współpracy mamy nowe logo, mamy nowy logotyp, mamy nowe grafiki, ikony i mnóstwo rzeczy, które zobaczycie na naszym kanale, na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie, na naszym blogu też jest wszystko pozmieniane. Jeszcze tam parę rzeczy jest do zmiany, ale ogólnie jesteśmy zadowoleni, bo wreszcie znaleźliśmy kogoś, kto, no, kto nas rozumie, kto wie, czego potrzebujemy. Myśmy dużo nie musieli mówić, myśmy mu napisali, słuchaj, potrzebujemy logo, to i dajemy ci wolną rękę. Jak chcesz, to se zrób, take your time, powolutku, nie ma co się śpieszyć, zrobisz, to będzie dobrze. I wysłał nam, po tygodniu czy dwóch, wysłał nam logo, propozycję i nic z nim nie zmieniliśmy, po prostu jest identyczny, jest dokładnie taki, jak chcieliśmy z Kasią, taki, jak kiedyś marzyliśmy, żeby mieć, tylko no nie wiedzieliśmy, jak to zrobić, nie? Szukaliśmy różnych grafików, wystawialiśmy konkursy, ale wszystkie propozycje, które kiedyś dostawaliśmy, były no niezadowalające, dlatego zdecydowaliśmy się samemu zrobić bezpłatnym kreatorze kodów, bezpłatnym kreatorze logotypów. No i tyle mojego gadania. Kończę o mojej przeszłości. Był kryzys, przyszło rozwiązanie, pojawił się fantastyczny człowiek, który nam pomógł, który nas podciągnął do góry i jeszcze nam pomógł zrobić nowe logo, które za chwileczkę zobaczycie, ale zanim to nastąpi, jeszcze muszę iść po kasie, bo jeszcze jest jedna ciekawa informacja, którą chcemy wam powiedzieć. A poczekajcie. Oczywiście nowe logo i nowe grafiki to nie wszystko, co dla was mamy. Już za niedługo zobaczycie także nową czołówkę. Będziemy zaczynać odcinki małym wstępem. Oprócz tego planujemy także zmienić troszeczkę formułę naszych vlogów. Chcemy zacząć dzielić się z wami naszym doświadczeniem, tym jak nam się mieszka w wanie, tym jak to życie wygląda. Za nami już pół roku podróży i myślimy, że przez ten czas, kiedy przejechaliśmy prawie całą Europę, zgromadziliśmy wystarczająco dużo wrażeń. I jakby wystarczająco już dużo wiemy o tym, jak się żyje i mieszka w vanie, żeby opowiadać wam o tym, żeby się tym dzielić, żeby mówić, co naszym zdaniem jest fajnym wyborem, fajnym rozwiązaniem, a co u nas się nie sprawdziło. I mamy nadzieję, że dzięki temu wasze życie będzie także łatwiejsze, wasze podróże i wasze mieszkanie w vanie czy w kamperze. To chyba tyle. Zapraszamy was serdecznie, koniecznie zostawcie nam komentarz i dajcie nam znać, jak podobają się wam nasze zmiany. I dajcie koniecznie komentarz, jak podoba się wasze nasze nowe intro i nasze nowe logo, które za chwileczkę zobaczycie. Także teraz my już kończymy gadanko, a wy sobie miło i sympatycznie oglądajcie przez najbliższe kilkanaście sekund nasze nowe intro. Do zobaczenia.